Witam Was bardzo serdecznie, po raz kolejny tym razem będzie to demo gry Pro Evolution Soccer 2014. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć demo FIFA 2014, tym razem będzie to jedyny tak naprawdę wróg FIFA, czyli PS. Zaczniemy sobie grać. Ja słyszałem, że chodzi to na nowym silniku Fox Engine. Zobaczymy, jak się przedstawia ten nowy silnik, jaka jest fizyka gry. I oczywiście zachęcam Was do oceniania, do porównania tych obydwu produkcji, która w tym roku będzie lepsza. Ja mam nadzieję, że PS pokaże właśnie pazur tak zwany w tym roku i zobaczymy. Weźmiemy sobie mecz. Zaraz, tutaj przecież myszki nie ma. Co to za myszka tu jest? Performance training, free training. Nie wiem. Basic. Zaraz. Przecież to nie powinno być trening. Moment, chwila. Trening. Aha, źle wybrałem match, dobra. Clubs National Teams. Aha, oczywiście jest to demo na PS3, jeżeli byście nie wiedzieli, tu macie zresztą taki kontroler narysowany od PS-a. I przyciski są kółko, kwadrat, krzyżyk i X od PS3. Także dobra, wybieramy sobie to. Jaką drużynę mamy do wyboru? Boca Juniors, Loco, Colo, czymkolwiek to jest, Man United, Santos i Bayern. Aha, mamy jeszcze drużyny narodowe, patrzcie, trochę jest tych drużyn w tym demie, można tak powiedzieć. Weźmiemy sobie, szkoda, że Polski nie ma. Polska San Marino, chciałbym zagrać. Może weźmiemy jakąś narodową drużynę, słuchajcie. Weźmiemy sobie, ja jestem za Hiszpanią tak ogólnie, więc weźmy sobie Hiszpanię. A tutaj weźmiemy sobie, powiedzmy, że Anglię, naszego przeciwnika w grupie do mistrzostw świata. Game plan, general settings. Dobra, nie będę nic zmieniał, po prostu zacznę grać. Nie będę tam w składzie nic mieszał. Chyba sterowanie nie powinno się zbytnio różnić od FIFA. Mam nadzieję, że ogarnę to sterowanie. W PES-a dawno nie grałem, muszę Wam powiedzieć szczerze. Allianz Arena. So, here we go then. Spain against England. Trochę laguje, nie wiem, czy to widać. Jakieś takie dziwne są przycinki. A do tego nie chodzi to w pełnym HD, tylko w 720 pikseli, tak samo zresztą jak demo FIFA. Rooney, strasznie jakieś klatki się pokazują, nie wiem, o co tu chodzi za bardzo, ale dobra. Może to jest w demie tylko, tak? Zobaczymy. Ten ma coś na czole, jakąś bliznę czy coś, nie wiem. O Jezu, jaka pikseloza na twarzy sędziego. Oj, oj, oj. God save the Queen. Hiszpania. Casillas, Piqué, Ramos, Alba, Jordi Alba, Sergio Busquets. Fabregas, Xavi, Pedro, Iniesta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. All Stars, mógłbym tak powiedzieć. Skład. Cole, Gary, Gerard, Miller. Rooney, Welbeck na przodzie. No, zobaczymy, jak to pójdzie.
jak będzie rozgrywka wyglądać, czy będzie płynna, czy nie. Mam nadzieję, że będzie płynna. Ale fajnie, fajnie się gra, powiem wam. Nie? Ajajajajaj. Bardzo ładnie. Dośrodkowujesz. O, ty! Ejajaj, strzelaj! Uhuhu. Nawet nie wiem, jaki jest poziom trudności tutaj, powiem wam szczerze. Ustawiony. A, to patrzcie, możemy sobie jeszcze tym dolnym tu... Aj, zjebałem to. A poziom trudności chyba nie jest jakiś duży, bo dosyć łatwo zabieram te piłki im. Ej, co za ham. Aj, dobrą karza, nie? Dobra. Jedziesz. Aj, przejął mi to, ty chamie. Wow, dobre, wślizg. Bardzo ładnie. Oj, Jezusu. Mogło być ciekawie. Dobra, gdzie faul, panie sędzio? Co jest za cholery? Czy... No nie, no żółta. Nie podoba mi się ten sędzia. Przekupiony. Bum. Ładnie. Fajnie, po prostu bardzo mi się podoba ta nowa fizyka ruchów. Jest bardziej tak naturalnie zrobiona. Już nie jest takie sztuczne. Aj, prawie doszło. Prawie. Xavi, podaj tutaj ładnie. Tiki takę musimy zrobić. On do tyłu trochę wycofaj. Do środka. Dobrze. No, obronił to. To jest chyba niec. Trochę takie, tak jakby klatkowało. Ta animacja nie jest taka płynna podczas powtórek takich właśnie filmików przerywnikowych. Mam nadzieję, że to poprawią. Patrzcie, jakie fajne te zrobili. Kółeczka, gdzie nam pokazuje teraz. Tam mi brakowało tego właśnie. Bum. Ajajajajaj. Dobrze, jedziesz do niej. Alba, ładnie. Co by tu zrobić teraz, słuchajcie. Tu damy na tą stronę. Pedro jest szybki. Wycofaj trochę. A nie tak, trochę źle mi to zareagował, mi nie w tą stronę chciałem podawać w ogóle, ale dobra. Dobra, niech ci będzie. Rooney, nie przejdzie mnie tutaj. Mr. Piqué stoi na straży. Xavi. Dobrze. Dobra, ładnie. Jedziesz. Fabregas, przypieprz sobie z daleka. Och! Ale bardzo ładnie. Pierwsza połowa, słuchajcie, całkiem przyjemnie się gra, muszę wam powiedzieć. Oczywiście ocenę, która gra będzie lepsza w tym roku, FIFA czy PS, zostawiam wam. Po demie nie możemy się spodziewać oczywiście tego, co będziemy mieli w pełnej wersji. Mam nadzieję, że poprawią tu trochę tą animację, płynność tej animacji podczas filmików. Może zrobię coś tutaj w składzie, zamieszam. Kurczę, jakieś... Właśnie, to jest przyzwyczajenie z FIFA, że inaczej to wygląda. Aha, i mamy formę. To, co lubię właśnie w FIFA, co ja gadam, w PS-ie, to mamy formę naszych zawodników. Pokazuje nam, jeżeli forma spada, jest spadkowa, jeżeli jest już całkowicie zła, to mam na czerwono mam najlepszą formę.
A Ramos jest do wymiany. Niestety. Martinez Raul Albiol ma na czerwono, więc wchodzi za Ramosa, bo on już nam tutaj pada. Arbeloa. Kogo możemy dać za Arbeloę? Czemu Silva nie gra? Patrzcie, jest na czerwono. W ogóle Silva wyjdzie za Iniestę, bo Iniesta ma czerwoną kartkę. Ja to już później nie będę robił zmian. Powiem wam szczerze. Chcę teraz robić, żeby później już nie zatrzymywać tego spotkania naszego. Villa jest na spadkowej, niestety dzisiaj go nie wykorzystamy. Na bramkarzy tu mamy tylko już Torres, Matę weźmiemy za Pedro może. No i taki skład teraz będziemy mieć tutaj w drugiej połowie. Także tak. Zaczynamy drugą połowę. Spain set the ball rolling. Ashley Cole. Dawaj. Rooney. Rooney, ja trzeba to zaraz kurczę zlikwidować tu. Dawaj, Silva, jesteś szybki. Jedziesz. Ej, został zatrzymany. Dribbling się nie udał. Ach. Dobrze. Pressing musi być. Dobra, Flisk, piękny Mata. Pięknie, długa piłka do Silvy. No i Jezus. Really nicely, tak. Podaj. He takes the opportunity to shoot. They were so nearly punished for their mistake. I love to see a team closing down from the front like that, and I think they did brilliant to win it back and get the shot away. Substitution taking place. A powinno się. Na pewno. On the ball. Ej, no, dribblingi mi tu nie wychodzą, nie umiem. Dobrze. Dobrze, Silva, tu wychodzi. Ej, no tak to. Zablokował mnie. Dobra. Ale za mocno nacisnąłem. Kurczę, te właśnie sterowanie nie jest tak łatwe, trzeba przyznać. Piqué. Silva. Carrick. Ojej. Now Soldado. Strzel sobie. Ale obronił to. Co za dziad. Już panikę mieli pod bramką, bo wybijają. Dobra. Silva on the ball. Here's Xavi. Uderz Xavi sobie. Uff. A tak nie wchodzą te piłki jednak. Dobrze. Soldado has robbed him. Ach. O Jezu, to była dobra akcja. What a reprieve that was. Boczną siatkę. Jakby tak wpadło mu za plecy. To było niezłe. 84 minuta. Trzeba się pośpieszyć, słuchajcie. Piqué takes advantage of a poor pass. Jest to moja oczywiście pierwsza styczność z tym demem. Dopiero ściągnąłem. Także jeżeli nie będę miał tutaj gola, no to trudno, słuchajcie. Jest! Nie! Ale miał farta, człowieku. Ojej. Ja cię nie mogę. To już była 100%
Bramka według mnie. Niestety nie dał rady. Bardzo przyjemnie, już to mówiłem, ale naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Teraz fizyka tych postaci jest, kurczę, lepsza niż w ostatniej w ostatnim peście, trzeba przyznać. I koniec niestety, 0-0, słuchajcie, ale powiem wam, że bardzo przyjemnie to wszystko funkcjonuje tutaj. Oczywiście ocenę zostawiam wam, napiszcie mi w komentarzach, czy bardziej podoba wam się w tym roku FIFA, czy Pro Evolution. Oczywiście na podstawie dema, jeżeli można tutaj oceniać. Pełna wersja będzie się różniła, mi się wydaje, od dema, ale mam już pewien jakiś obraz tego, jak to będzie wyglądało. Także napiszcie mi w komentarzach, dajcie lajka, jeżeli wam się podobał ten filmik. I do zobaczenia w następnym jakimś moim filmiku, czy to z Koda, czy z BF-a, czy z innej gry. Także trzymajcie się i na razie.